mój projekt nawiązuje przede wszystkim do zabytkowej architektury w Zakopanem, która nadała charakter temu miastu. Obecnie jest ogromny problem z niszczeniem zabytków, zostawianiem ich, żeby zniszczały, żeby na ich miejscu stawiać komercyjne nijakie obiekty. I pomyślałem, że skoro miasto traci pamięć, a to jest konkurs na pamiątkę, warto połączyć te dwa zjawiska w jedno. I chciałem, żeby ktoś, kto przywozi pamiątkę do domu, podjął ten sam wybór, który wybierają ludzie, którzy dbają o, którzy mają w posiadaniu takie budynki, zniszczyć i zapomnieć i zyskać na tym fortunę, czy zachować pamięć o tym, co ukształtowało to miasto, czy w wypadku pamiątki o wyjeździe. Jest to seria świec dekoracyjnych inspirowanych niszczającymi i zniszczonymi zabytkami w Zakopanem. To jest projekt, który nazwaliśmy Zakopiny. No i to jest taki drobiazg, właściwie taka emaliowana przypinka, która, mam wrażenie, że wraca do łask w ogóle obecnie i jest takim modnym gadżecikiem czy jakimś akcesorium ubioru. I po prostu z wykorzystaniem różnych zakopiańskich motywów, akurat ja wzięłam na warsztat twórczość Zofii Stryjeńskiej, po prostu zaprojektowaliśmy kilka takich przypinek przedstawiających tańcujących zbójników i górali przy ognisku, które można kolekcjonować i tak układać sobie na ubraniu, też w jakieś scenki albo pojedynczo nosić. Sam pomysł pamiątki narodził się z braku bardzo ładnych widoków z okna, które Państwo, mieszkańcy Zakopanego, macie na co dzień. My nie mamy, mamy przeważnie, no nic ciekawego, nie ma o czym mówić, prawda? Nasze widoki z okna nie są ciekawe, także wymyśliliśmy, że zasłona, coś co każdy ma w oknie, odpowiednio odcięta, czyli właściwie pamiątka jest tym, czego, co odcinamy z tej zasłony, prawda? Daje to pole do, no takie pewne niedopowiedzenie i to, że na przykład możemy rano czy o zmierzchu, nawet o tym nie myśląc, zerkając na okno, nagle przenieść się do Zakopanego. To jest wycięta grań Giewontu, właściwie odcięta grań Giewontu, prawda? Jako no, taka najbardziej rozpoznawalna. Co się stanie z tymi projektami? Czy będziemy mieli szansę kupić takie pamiątki? Muzeum Teczańskie dołoży wszelkich starań, żeby w najbliższym czasie wprowadzić w życie te projekty. One potrzebują jeszcze takiego warsztatowego podejścia i projektów wykonawczych, natomiast mamy nadzieję, że uda się przynajmniej te projekty nagrodzone wyprodukować.